Przede wszystkim dzisiaj przedstawią oceny Romana Kotonia oraz Mateusza Borka po meczu Polska kontra Portugalia. Mecz, który zremisowaliśmy 1-1. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij jakże w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, na kanale Prawda Futbol ukazał się filmik, na którym podsumowali ci dwaj dziennikarze występ reprezentacji Polski, polskich piłkarzy. No i tak, jeśli chodzi o Szczęsnego, tutaj Roman Kołtoń wahał mi się między oceną 5 a 6, Borek przyznał 6, a jeszcze powiem o skali. Skala oceny oczywiście jest od 1 do 10, wyjściowa cena to jest 5, natomiast co poniżej 5 to jest tak naprawdę gorzej, co powyżej 5 to jest lepiej. Na przykład 5 to jest, znaczy na przykład 5 to jest poprawny występ, 6 to jest dobry występ, 7 to jest bardzo dobry występ, no i tak dalej do góry. Natomiast 4 to jest słabo, no i 3 to jest bardzo słabo, 2 to jest katastrofa, tak, czy 2 to jest fatalnie, a 1 to jest kompletnie katastrofa. No i Szczęsny, tutaj Mateusz Borek ocenił go na 6, Bereszyński oceniony przez Kołtonia na 6, Mateusz Borek mówił, że na 5, Kędziora przez Kołtonia został oceniony na 5, także tutaj chyba na 6 go ocenił, a Mateusz Borek na 5 ocenił. Cionek oceniony na 6, zarówno przez Kołtonia, jak i przez Borka. Według tutaj Mateusza Borka Cionek zagrał praktycznie bezbłędnie, jeśli chodzi o swoje możliwości. No i muszę powiedzieć tak, że też się zgadzam po prostu z tą oceną, absolutnie Cionek tutaj oceniając jego tak naprawdę potencjał, jego możliwości, to zagrał bardzo dobry występ, adekwatnie do niego, tak, na jego możliwości. Potem mamy Bednarka, tutaj Kołtoń ocenił go na 6, Borek go ocenił na 5, no ale w przypadku Bednarka to jest dramat, tak, no wszyscy wiemy o tym, że on nie łapie się do pierwszego składu swojej drużyny, nie jest nawet na ławce rezerwowych, tak, no zawodnik, który ma, jeśli się nie mylę, 21 czy 22 lata, no to jest tragedia. Ja wiem, że on zarabia potężne pieniądze w Southampton Świętych, tam jest chyba około 5 milionów złotych rocznie, no ale ten chłopak musi iść absolutnie na wypożyczenie, tak, no bo trener tak naprawdę w jego klubie piłkarskim myśli o utrzymaniu posady, ale musi tak naprawdę myśleć o tym Bednarek, żeby pójść na wypożyczenie, bo po prostu to musi grać, musi występować. Następnie mamy Krychowiaka. Krychowiak został oceniony przez obu panów na 5, czyli tak naprawdę poprawny mecz. No ja bym powiedział, że ja bym tutaj troszeczkę niżej Krychowiaka ocenił, tak? Krychowiak miał dobry mecz, ale to nie jest ciągle ten Krychowiak, który występował w Sewilli, tak? No, dzisiaj tak naprawdę oceniamy Krychowiaka przez pryzmat ostatnich meczów, natomiast powinniśmy patrzeć na to, jak on grał na początku, jak był w Sewilli, tak? Jak on się dobrze prezentował, chociażby w kadrze Adama Nawałki. Rzeczywiście potencjał jest jego zdecydowanie lepszy, natomiast gdzieś tam te, według mnie, gdzieś tam te loty po prostu obniżył Krychowiak, tak? No szkoda zdecydowanie. Jakby perturbacje klubowe, wypożyczenia i tak dalej nie mogą wpłynąć na zmianę tutaj zachowania zawodnika, czy na to, że obniża loty. On powinien grać cały czas swoją określoną piłkę. No ale tak jest, tak? Na przykład zobaczmy sobie na reprezentację Portugalii Pepe, tak? Pepe gdzieś tam walczył, ale żeby taką robił rewelację, a jeszcze jakbyśmy zobaczyli Pepe 2-3 lata temu, no to był genialny zawodnik, tak? Znaczy poza kwestią tych fauli brutalnych, tak? No bo to mi się bardzo nie podoba w przypadku Pepe, no to nie jest ten Pepe, co po prostu 2-3 lata temu, tak? Czy chociaż ten Pepe, który występował w Realu Madryt, który rzeczywiście doskakiwał do przeciwnika, on walczył tą piłkę za wzięcie, zdecydowanie tak by obniżył loty. Także widać tą różnicę. Potem mamy Grosickiego i tutaj Mateusz Borek ocenił go na 4, czyli no tak naprawdę słabo. Chociaż ja bym powiedział, że Grosicki dawał radę, starał się, dawał radę. Potem mamy Zielińskiego, ocena na 5. No i tutaj Mateusz Borek ciekawą tak naprawdę stwierdził rzecz, a mianowicie, bo nie ma lepszych, tak, jeśli chodzi o zawodnika na jego pozycję. No i trzeba powiedzieć sobie wprost, że taka jest prawda, tak, nie ma lepszego zawodnika na tej pozycji, jeśli chodzi o Piotrka Zielińskiego. Nie mamy możliwości skorzystania z innego zawodnika. Tutaj praktycznie ten Zieliński, nie mamy takiego drugiego na tą pozycję, więc rzeczywiście ta ocena. Potem jest Milik. Milik został oceniony na 6, zarówno przez Romana Kotonia, jak i też przez Mateusza Borka, 6-6, czyli tak naprawdę występ dobry. No wiemy przecież, że dwukrotnie strzelał karnego i strzelił tego karnego. Raz został nieuznany. Tam już w ogóle pomijam kwestię jakby tego sędziego, to był
chyba sędzia z Rosji, tak? No tam pewne jego decyzje to były no, absurdalne. Potem mamy Klicha i tutaj Roman Kołtoń ocenił go na piątkę, natomiast Mateusz Borek bardzo tak naprawdę był ostry w swoich ocenach, mówił, że maksymalnie czwórka, tak? Czyli maksymalnie czwórka, czyli słaby występ. Potem mamy Frankowskiego siódemka, tak? I zarówno Roman Kołtoń, jak też Mateusz Borek, czyli najwyższa ocena w całej tej reprezentacji, najwyższa ocena wśród tych piłkarzy, czyli występ tutaj bardzo dobry. No troszeczkę tutaj ocena ta była naciągnięta, chociażby ze strony Mateusza Borka, bo to jest jego praktycznie drugi występ, drugi mecz w reprezentacji. Zwłaszcza, że to jest zawodnik jakby z ekstraklasy, to tym bardziej. Jeśli chodzi o ocenę pozostałych piłkarzy, to oni nie zostali ocenieni, ponieważ byli za krótko grali na boisku. To jest Góralski, Kędziora i Szymański. Ci zawodnicy nie zostali oni właśnie ocenieni, ponieważ za krótko przebywali na boisku. Natomiast rzeczywiście taka jest ocena. Jeśli chodzi o Brzęczka, no tutaj panowie ocenili selekcjonera między 4 a 5. Taka tutaj była cena. Taka była cena selekcjonera, że powinno otrzymać ocenę od 4 do 5, czyli od słabo do poprawnego tak naprawdę meczu. Na pewno wynik jest według mnie satysfakcjonujący, bo wszyscy tak naprawdę spodziewaliśmy się, że będzie tęgielanie, jeśli chodzi o Portugalię, że będzie wysoka przegrana 3-0 albo 4-0. Natomiast na pewno taki wynik jest satysfakcjonujący 1-1. Przy tych umiejętnościach, możliwościach, które prezentowała Portugalia, ja właśnie mówiłem przed tym meczem, że to jest na dwoje babka wróżyła, albo polska reprezentacja tak przegra bardzo mocno 4-0 albo 5-0, czyli Portugalczycy nie odpuszczą, będą walczyć do samego końca, albo to się zakończy takim remisem, tak, takim lekkim wynikiem, czy na przykład 1-0 dla Portugalii, czy remisem, bo Portugalia tutaj jakby odpuści ten mecz, tak, no oni z nami nie grali, co prawda był to mecz w ramach Ligi Narodów, no ale już praktycznie wszystko przesądzone, no ale mimo wszystko, tak, to jest i tak dla takiej drużyny jak reprezentacja Portugalii chęć sprawdzenia się tak poszczególnych piłkarzy, dla nich każdy jest praktycznie mecz ważny. No niestety, tak to właśnie wygląda. Na pewno cieszą informacje tutaj, jeśli chodzi o młodzieżówkę, no bo młodzieżówka U21, która prowadzona jest przez Czesława Michniewicza, awansowała na Mistrzostwa Europy w przyszłym roku we Włoszech i w San Marino, które będzie miało miejsce właśnie w czerwcu. Natomiast ta młodzieżówka wygrała 3-1 z reprezentacją Portugalii, dokonali praktycznie rzeczy niemożliwej, a tutaj reprezentacja Polski zremisowała, ale mimo wszystko to jest dobry wynik, tak? To jest dobry wynik. Brakowało mi w tym meczu takich zmian, tak? Żeby tutaj rzeczywiście szybciej przeprowadzić te zmiany. Tam był piątek, praktycznie piątek się rozgrzewał całą drugą połowę, nie został wpuszczony. Miał już wejść, kiedy Marek Milik właśnie strzelił tego karnego i został praktycznie, jego zmiana została zastopowana. Brakuje mi takiej zdecydowanej decyzji, tak? Jeśli chodzi właśnie o selekcjonera, że mógłby na przykład wprowadzić tutaj zawodnika, czy na przykład dwóch takich silnych napastników, jak Piątek i właśnie Milik. Chociaż mówię, no tak jak mówiłem przed tym meczem, oceniając, no być może ci dwaj napastnicy, oni będą po prostu rywalizować ze sobą, tak? I będzie problem tutaj, jeśli chodzi o ich grę zespołową na boisku, no bo to są takie typowi tacy napastnicy, jeden z nich musiałby się być cofnięty, tak? Także tak to właśnie wygląda ta ocena piłkarzy po naszej stronie. No oczywiście Robert Lewandowski nie był oceniany, bo opuścił zgrupowanie, tak? Udał się już do swojego klubu, do Bayernu, już tam trenuje, bo miał tam lekką kontuzję kolana. Natomiast no mimo wszystko to jest dobry wynik, tak? Bez dwóch kluczowych, podstawowych zawodników, a więc Glika w obronie i bez Roberta Lewandowskiego, remis 1-1, to myślę, że to jest dobry, bardzo dobry tak naprawdę wynik przy tej możliwości, tej skali potęgi, jaką dysponują Portugalczycy piłkarskiej, tak, świetnie wyszkoleni, technicznie przygotowani, wybiegani, oni nawet wyglądają po prostu zupełnie inaczej, tak, jak na boisku, jako piłkarze, także no to naprawdę po prostu bardzo wysoki poziom, to nie jest przypadek, że są mistrzami Europy, tak?
Nie jest przypadek. Tak to wygląda. Napiszcie w komentarzach, jakie są wasze oceny, jak wy byście ocenili poszczególnych piłkarzy. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij jakże w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.